Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w środę 10 sierpnia 2022 roku. Bardzo ciekawe tutaj nagranie. Kanał oczywiście katolicki. Kanał nazywa się Okiem Tradycjonalisty. 5 protestanckich trendów wśród katolików. No i oczywiście tytuł nagrania, jak widzieliście, jest Halaka Katolicka zatytułowane. Bo to, co tu za chwilę usłyszymy, gdzie ta młoda kobieta będzie się wypowiadać na temat właśnie tradycji Kościoła rzymskokatolickiego, no to jest niczym innym jak po prostu odpowiednikiem halaki żydowskiej, która to miała miejsce właśnie za czasów, kiedy głosił Jezus Chrystus i gdzie po prostu tym faryzeuszom właśnie wypominał to, że właśnie trzymają się ludzkich tradycji, unieważniając, no niestety, wolę Bożą, prawda? Jego przykazania i jego nauki zastąpione zostały naukami ludzkimi. No i tu posłuchajcie, bo no faktycznie słuchając tutaj, naprawdę niezłe kwiatki, jak to się mówi. Posłuchajcie tutaj tej młodej dziewczyny, która oczywiście, no, katolicy tutaj będą mówić, powoływać się na list Piotra, tam chyba, tak, był drugi list Piotra, trzeci chyba rozdział, tam werset chyba 15 czy tam 20, tak, że żadne proroctwo nie jest do prywatnego wyjaśniania, ale oczywiście sami wyjaśniają. I teraz tak, to co w Biblii pisze, no to nie jest do prywatnego wyjaśniania. Natomiast no tu już teraz tradycje, dogmaty i katolicką halakę, no to mogą, widzę tacy młodzi, bardzo młodzi ludzie, to już mogą wykładać, tak? No dobra, posłuchajmy tego nagrania. Jest to bardzo niebezpieczna zabawa. Pismo Święte nie służy do tego, żeby odpowiadać nam na prywatne problemy życiowe. Takie wydarzenia nazwać można by było raczej samo uwielbieniem. Kościół przez wszystkie wieki nauczał o potrzebie czynienia pokuty za swoje grzechy. We współczesnych katolickich środowiskach tego nie ma. I jest to potworna tragedia. Cześć, ja jestem Natalia, to jest kanał Okiem Tradycjonalisty. Prowadzimy ten kanał wspólnie z mężem. Omawiamy tutaj tematy związane z tradycją katolicką, polityką, sprawami społecznymi i tym podobnymi, więc jeśli interesuje Cię taka tematyka, to zapraszam Cię do zasubskrybowania naszego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z naszymi wszystkimi aktywnościami, dlatego że filmy pojawiają się tutaj regularnie. Przypominam także o kodzie do wykorzystania na zakupy w wydawnictwie Freedom. Jeśli ktoś korzysta z oferty tego wydawnictwa, to zachęcam do skorzystania z kodu Tradycja przy zakupach i wtedy można uzyskać rabat w wysokości 10% na wszystkie książki. Jako że wiara katolicka po Soborze Watykańskim dosyć mocno zyskała wpływów protestanckich, to też wśród katolików upowszechniły się zachowania, postawy, sposoby myślenia, które swoje źródła mają właśnie w teologii protestanckiej, a niewiele mają wspólnego z doktryną katolicką. I wymienię dzisiaj takich właśnie 5 trendów, które dosyć często widuje się wśród współczesnych posoborowych katolików, a które to nie mają nic wspólnego z wiarą katolicką. Po pierwsze, sposób traktowania Pisma Świętego. Wielu katolików patrzy na Pismo Święte jako na jedyne źródło naszego objawienia, jako coś, na czym opiera się nasza wiara w całości. I później mamy takie kwiatki, jak na przykład to, że w dyskusjach z protestantami katolicy, zamiast zwrócić się ku całej tradycji, czyli ku temu, co zostało wypracowane przez wielu wybitnych teologów, przez ojców Kościoła. Zrobię pauzę. Słyszeliście, co powiedziała? Wypracowane. Prawda? Ileż to jest wersetów właśnie w nauce apostoła Pawła, w jego listach,
który tłumaczył Żydom, że zbawienie z uczynków, tylko z uczynków prawa, nikt nie może dostąpić zbawienia, nikt nie może być zbawiony, tak? Z uczynków prawa nikt nie będzie zbawiony i usprawiedliwiony przed Bogiem, prawda? Tylko z wiary w Jego Syna, prawda? Jezusa Chrystusa. I to właśnie głosili apostołowie, że zbawienie jest z wiary w Jezusa Chrystusa, Nazarejczyka, a nie tylko z samych uczynków prawa. Ale wiemy, że oprócz tych uczynków prawa jeszcze Żydzi tam mieli właśnie te swoje tradycje tak już grubo narośniętą, że pękała w szwach, prawda? I to im właśnie Jezus właśnie ich za to ganił. Za to ich właśnie tradycje. Jest wiele wersetów właśnie, gdzie Jezus po prostu wytyka ich tradycję, która no niestety unieważniła Słowo Boże. I tu słyszymy dokładnie to samo, że teraz katolicy no niestety mają się opierać na czym? Na wypracowanych, czyli dogmatach, wypracowanych tradycjach przez ojców Kościoła i jakichś tam jeszcze innych świętych. Zwróćcie na to uwagę. Zamiast zwrócić się ku całej tradycji, czyli ku temu, co zostało wypracowane przez wielu wybitnych teologów, przez ojców Kościoła, przez świętych, przez tradycje pobożnościowe, przez tradycje liturgiczne. To wszystko mamy zawarte w katechizmach, w różnych komentarzach do Pisma Świętego, w właśnie tradycji, w właśnie tekstach liturgicznych. Zamiast w dyskusjach z protestantami korzystać z tego wszystkiego, to katolicy przyjmują całkowicie protestancką narrację i szukają cytatów w Piśmie Świętym, które przeczą temu, co mówią protestanci. Kochani, nasza wiara nie opiera się wyłącznie na Piśmie Świętym. Pismo Święte, owszem, może być czasami potwierdzeniem dla niektórych naszych dogmatów, dla niektórych naszych... Może być czasami potwierdzeniem Pismo Święte dla naszych dogmatów. Czasami. Słyszycie to? Kochani, nasza wiara nie opiera się wyłącznie na Piśmie Świętym. Pismo Święte, owszem, może być czasami potwierdzeniem dla niektórych naszych dogmatów, dla niektórych naszych, dla naszej doktryny, ale nie jest to główne źródło i nie na wszystko znajdziemy potwierdzenie w Piśmie Świętym. No na przykład na temat wniebowzięcia Matki Bożej nie będzie nic w Piśmie Świętym, bo o tym nie było w Piśmie Świętym i my nie wiemy o tym z Pisma Świętego. My o tym wiemy z innych źródeł. Tak samo jest z wieloma innymi rzeczami. No, na temat niepokalanego poczęcia Matki Bożej, sama też teologia usprawiedliwienia, czy też teologia małżeństwa, teologia grzechu, sam fakt tego, czym jest msza święta, to wszystko my wiemy z innych źródeł niż tylko z Pisma Świętego. Pismo Święte powstało w łonie tradycji. Kanon Pisma Świętego został ustalony wewnątrz tradycji, dlatego że ustaliła go sama tradycja. Pismo Święte nie powstało samo z siebie. To nie jest tak, że Pan Bóg dał ludziom księgę, powiedział, że tutaj macie księgi natchnione i na podstawie tego macie budować swoją wiarę. Nie. Kanon Pisma Świętego znamy stąd, że ustalił go Kościół, a nie stąd, że po prostu sobie powstał i Pan Bóg powiedział, że właśnie taki jest kanon Pisma Świętego. Nie. Przez wieki... Czyli po prostu no, nauczacie innej Ewangelii dzisiaj w Kościele Rzymskokatolickim. Pisały różne księgi, były pisane przez różnych ewangelistów. Jest znacznie więcej Ewangelii niż tylko te, które my cztery znamy, ale tylko te cztery zostały przez osoby do tego upoważnione pod natchnieniem Ducha Świętego uznane za... No, dobry to jest ten bajer z tym pod natchnieniem Ducha Świętego powstały wszystkie dogmaty katolickie, prawda? No przecież Kościół powie, że wszystko, co ma tradycja, to jest pod wpływem Ducha Świętego powstało, prawda? Autentycznie natchnione i za takie, z których możemy korzystać w obrzędach liturgicznych i które nie zawierają żadnych sprzeczności z tym, co znamy jako doktryna Kościoła. Czyli co?
Pod natchnieniem Ducha Świętego też Franciszek Bergoglio zaprosił tych Indian i w Watykanie odbył się kult Paczamamy pod natchnieniem Ducha Świętego? Serio? Intendem jest traktowanie Pisma Świętego jako czegoś, co Pan Bóg chce skierować bezpośrednio do mnie. Dlaczego jest to błąd? Odpowiedź na to pytanie jest zawarta tak naprawdę w pierwszym punkcie. Pismo Święte nie jest czymś, co jest skierowane do nas w sposób bezpośredni, co ma nam odpowiadać na nasze życiowe, prywatne problemy. Pismo Święte jest przekaźnikiem objawienia Bożego. Objawienie Boże dotyczy zbawienia całych narodów. Nie ma... Objawienia Bożego. Pismo Święte jest przekazem objawienia świętego i jakimś dziwnym cudem Pismo Święte, które jest objawieniem Bożym, nie objawiło tego, że będzie się objawiać tak zwana Maryja w Mediugorie, w La Salette, tak, w tych wszystkich różnych punktach na całym świecie. Jakoś tego Pismo Święte nie objawiło. No to jest naprawdę ciekawe. Muszę na chwilę sprawdzić tutaj. Musimy sprawdzić tutaj na chwilę. Zobaczyć to niestety do Słowa Bożego tutaj. Bo akurat tak się składa, że... Tylko teraz gdzie to było, pamiętam. Dzieje apostolskie, trzeci rozdział, zobaczmy, to był chyba 22 werset, czy nie, bo nie pamiętam, zobaczymy, tak, a więc tak, czytamy. Powiedział przecież Mojżesz, proroka, jak ja wzbudzi wam Pan Bóg nasz spośród braci waszych, słuchajcie go we wszystkim, co wam powie. Tak? Czyli tutaj się powołał chyba w Dziejach Apostolskich apostoł Paweł na ten cytat, gdzie pochodzi z Księgi Powtórzonego Prawa, 18 rozdział od wersetu 15 do 18, tak? Gdzie czytamy prorocy i czytamy tak. Pan Bóg Twój wzbudzi dla Ciebie proroka spośród Twoich braci, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłem Pana Boga swego na Chorebie w dniu zgromadzenia. Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł. I tutaj chciałem znaleźć pewne słowa. Od 18. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa. Będzie im mówił wszystko, co mu nakażę. Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli któryś prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów cudzych, taki prorok musi ponieść śmierć. Dobra, i tu chodziło mi o to, żeby teraz się cofnąć. Chodziło mi o to. Powiedział przecież Mojżesz proroka, jak ja wzbudzi wam Pan Bóg nasz spośród braci waszych, słuchajcie go we wszystkim, co wam powie. Uwaga, a każdy, kto nie posłucha tego proroka, zostanie usunięty z ludu. Zostanie usunięty z ludu, więc... Okazuje się, że jednak apostoł, znaczy Jezus Chrystus, oprócz tego, że wiemy, że jest królem, jest kapłanem najwyższym, to jest też i prorokiem, i był prorokiem, prawda? Czyli można by tak powiedzieć, jako jeden z największych proroków i ostatnich proroków, po największym proroku, jak powiedział Jezus, że największym prorokiem był Jan Chrzciciel, a po nim, wiadomo, był sam Jezus Chrystus największym prorokiem, to musimy zobaczyć sobie tutaj do Starego Testamentu, bo prorocy mieli pewne zadanie. Prorocy mieli pewne zadanie. Czyli musimy zobaczyć tutaj do księgi proroka Amosa, do 3 rozdziału i do wersetu 7, jeśli dobrze pamiętam, gdzie czytamy tak.
gdzie czytamy tak, bo Pan Bóg nie uczyni niczego, nie objawiwszy swej tajemnicy sługom swym prorokom. Jak to się stało, że Jezus Chrystus nic nie mówił na temat tego, żeby oddawać jakiś cześć i uprawiać kult Jego Matki? Ani Jezus, ani apostołowie niczego takiego niestety nie nauczali. I nie zapowiedział żadnych objawień maryjnych, żadnych rycerzy niepokalanej dziewicy. No czegoś takiego Jezus nie prorokował. Okej, idziemy dalej. Tutaj jeszcze chciałem coś puścić, ostatnie dwie minuty. Ma tam odpowiedzi na nasze jakieś prywatne problemy, a często właśnie katolicy próbują tak je traktować. I powstają takie dziwne praktyki, jak na przykład to, że jakaś osoba ma jakiś problem, zastanawia się, co ma zrobić w życiu, jaką decyzję podjąć, więc modli się, żeby Pan Bóg udzielił jej odpowiedzi i później na przykład na chybił trafił, otwiera sobie Pismo Święte i czyta i później interpretuje sobie to, co przeczytała w stosunku do jej problemów życiowych i uznaje, że Pan Bóg jej odpowiedział w taki konkretny sposób i że powinna zrobić właśnie to, co przeczytała w tym Piśmie Świętym, co jest oczywiście kompletną głupotą. Oczywiście, bo to już o tym już kiedyś też mówił ten nie jeden ksiądz w formie żartobliwej. Ja to słyszałem też u Pawła Lukiewicza, świętej pamięci już nieżyjącego, tego wspaniałego mówcy księdza, że właśnie przez takie właśnie otwieranie Biblii na chybił trafił, przez zadawanie pytań i rzekomych udzielanych odpowiedzi, gdzie tam się otworzy, na jakiej stronie i gdzie się palec tam gdzieś zatrzyma w którymś miejscu na danym słowie. No to pewnej osobie wyszło to, że że otworzyła tak właśnie Biblię i palcem się zatrzymała, gdzie było napisane, jak to było, żeby nie spalić teraz. I palcem było napisane, pewno katolicy to zresztą znają, to powinni. I palcem było napisane, że idź i czyń podobnie. Że coś takiego, prawda? Idź i czyń podobnie. A potem jakoś było tak, że potem gdzieś się jeszcze raz jakieś zadała coś pytanie i tak dalej, zatrzymał się palec i wyszło na to, że po prostu Judasz się powiesił, prawda? Jakoś to było tak, że wcześniej gdzieś wyszło tak, że z tym Judaszem i że potem wyszło, że idź i czyń podobnie, tak? No a jakoś tak było. Spaliłem, ale to nic, nie szkodzi. No i... Bo nie wiem, jak to inaczej nazwać. Jest to bardzo niebezpieczna zabawa z kilku względów. Tak jak powiedziałam, Pismo Święte nie służy do tego, żeby odpowiadać nam na prywatne problemy życiowe, tylko po to, żeby przekazywać objawienie Boże. Czyli to, co dotyczy spraw zbawienia, także spraw duchowych, ale nie naszych prywatnych, tylko ogólnie. A po drugie, podejmując się właśnie takich dziwnych praktyk, traktujemy Pana Boga jako kogoś, kto jest zawsze na zawołanie, kogo zawsze możemy właśnie przywołać, kiedy mamy na to ochotę, kiedy potrzebujemy jakiejś odpowiedzi. No nie, na zawołanie to do tego są tylko upoważnieni kapłani, że na zawołanie i te hokus pokus, czary mary, abrakadabra, bim salabim, nagle z opłatek, który taki sam jak był przed wypowiedzianymi słowami kapłana, ponoć po wypowiedzi kapłana, mimo tego, że cały czas jest taki sam opłatek zwany tą eucharystią, hostią, no nagle jest tak zwane dziwne przemienienie, takie dziwne, trudne słowo też, czasami pamiętam go, czasami nie, ta cała transubstancjacja, gdzie po prostu no nagle opłatek zamienia się w ciało fizyczne z mięsem i krwią prawdziwe, tak? No, to tylko kapłani tak mogą. Traktujemy wtedy Pana Boga jako jakąś maszynę. Tak jak się wrzuca pieniążek do jakiejś maszyny, to wtedy nam wypada kuleczka z jakimś na przykład gumą do rucia, to jest prezencikiem. Pan Bóg nie działa w ten sposób, że wzywamy Go i On jest od razu na nasze zawołanie. My trwamy teraz na ziemskim wygnaniu. To jest rzeczywistość, która polega na tym, że jesteśmy od Boga oddaleni. Nie jest to rzeczywistość duchowa, jest to rzeczywistość materialna. My tę materialną rzeczywistość musimy przebyć, żeby następnie umrzeć i dopiero wtedy zacznie się to życie, które
będzie trwało wiecznie i wtedy będziemy mogli już być z Bogiem bez żadnych przeszkód. Tutaj, żeby skontaktować się z Bogiem, żeby zjednywać sobie Jego łaskę, żeby prosić Go o pomoc, musimy cały czas się zmagać ze sobą, ze światem, z naszymi pokusami. Musimy podejmować wysiłki modlitewne, ascetyczne i to wynika właśnie z natury tego położenia, w jakim się teraz znajdujemy, bo nie znajdujemy się w bezpośredniej łączności z Bogiem, tak jakby chciały sądzić właśnie osoby czytające Pismo Święte i szukając z nich odpowiedzi na swoje własne życie w danym momencie. To nie jest tak, że Pan Bóg odpowiada na każde nasze zawołanie, że możemy tak jak do człowieka iść, zapytać i od razu otrzymać odpowiedź. Zupełnie tak to nie wygląda. Generalnie uważam szukanie odpowiedzi w Piśmie Świętym na swoje prywatne problemy za bardzo niebezpieczną zabawę, dlatego że my możemy nie wiedzieć, jakie faktycznie rozwiązania są zgodne z wykładnią katolicką. Jakie rozwiązania danych problemów moralnych, jakichś prywatnych są zgodne. No ja sądzę, że można szukać odpowiedzi w Piśmie Świętym na właśnie swoje prywatne jakieś, powiedzmy, tam pytania. Oczywiście bez jakichś takich robienia wróżb, tylko po prostu czytając Pismo Święte, tak jak apostoł Paweł pisał, że przecież, prawda, znany ten cytat z listu do Tymoteusza, z pierwszego, tak, tu mi się zawsze myli, pierwszy czy drugi Tymoteusza 3,16, że wszelkie pismo przez Boga natchnione jest dobre do wychowania, do pouczenia i dużo mądrości przecież w Piśmie Świętym można znaleźć, które bardzo w piękny sposób będą nam bardzo przydatne i często będą to właśnie odpowiedzi na jakieś nurtujące nas właśnie pytania, bo nawet jakby chociażby chciał przeczytać tylko same psalmy, to psalmy, można by powiedzieć, jest taką księgą z życia wzięte, gdzie po prostu Dawid, który dużo w swoim życiu przeszedł, zawarł tam dużo mądrości. Także naprawdę bardzo są przydatne, powiedzmy, informacje, które znajdziemy w księdze psalmów. Naprawdę, jak to się mówi, księga z życia wzięta, tak? No, a oprócz księgi oczywiście, no są jeszcze inne księgi i oczywiście cała Biblia, dzisiaj to całe Pismo, tak można powiedzieć, święte, no jest dobre do tego, żeby zdobyć właśnie wiedzę przydatną do tego, żeby no można dużo odpowiedzi właśnie znaleźć, które nas gdzieś tam właśnie, jak to mówiłem wcześniej, gdzieś tam nas nurtują, a właśnie dzięki czytaniu Pisma Świętego. A nie dzięki czytaniu tradycji katolickiej, jak to powiedziała. Ludzie w Piśmie Świętym na swoje prywatne problemy za bardzo niebezpieczną zabawę, dlatego że my możemy nie wiedzieć, jakie faktycznie rozwiązania są zgodne z wykładnią katolicką. Jakie rozwiązania danych problemów moralnych, jakichś prywatnych są zgodne z tym, czego faktycznie nauczał Chrystus. I my możemy zupełnie błędnie... No to w końcu z wykładnią katolicką, czy jednak z wykładnią tego, czego nauczał Chrystus. Dobrze, żeby nie przedłużać, możecie sobie dokończyć nagranie. Jest tutaj 8 minut w tym momencie, pozostało tam, powiedzmy, ostatnie tam 9 minut, sobie możecie odsłuchać sami. No, ja tyle w tym nagraniu i dziękuję wszystkim za Waszą uwagę.